Cześć, jestem Bartek z kanału Strefa Strachu Bartiksa. Dziś przyjrzymy się bardzo ciekawemu przypadkowi Lost Media, czyli wydarzenie Slamfest z 1999 roku. Omówiłem go trochę w pierwszej części ciekawych przypadków Lost Media, ale teraz przyjrzymy mu się dokładniej, bo ten temat bardzo mnie zainteresował. Zaczynamy. Najpierw powiedzmy sobie, czym jest omawiane wydarzenie. Slamfest to wydarzenie promujące grę Super Smash Bros. Podczas eventu walczyli ze sobą ludzie w kostiumach Mario, Donkey Konga, Pikachu i Yoshiego. Slamfest odbył się 24 kwietnia 1999 roku w parku rozrywki MGM Grand Adventures w godzinach od 11 do 13. Transmitowany był przez Real Player G2 i od tego czasu nigdy więcej nie był nigdzie puszczany. Teraz pomówmy sobie o tym, co zachowało się z transmisji. Otóż do dziś wytrwało kilka zdjęć, bilety, wycinki z gazet oraz zwiastun wydarzenia. Something's gone wrong in the happy-go-lucky world of Nintendo. Introducing Super Smash Brothers, where all your favorite characters go toe-to-toe in one four-player star-studded slam fest. Only on Nintendo 64. Na Lost Media Wiki można przeczytać, jak wyglądał Slamfest, gdyż został on opisany przez ludzi, którzy go widzieli. Oto przykład. Mario i Donkey Kong rozpoczęli mecz. Donkey Kong, będąc znacznie większym od naszego ulubionego hydraulika, szybko pokonał Mario. Yoshi wszedł i zemścił się na gorylu swoim śmiercionośnym ogonem. Potem, zanim ktokolwiek się zorientował, Mario oszalał. Zlikwidował Donkey Konga, Pikachu i swojego kolegę z drużyny, Yoshiego. Ostatecznie mecz zakończył się crashem, w którym wszyscy się znokautowali, co spowodowało remis. Zwycięzca, wrzasnął komentator. I tu niestety kończą się informacje. Więcej o Slamfeście nie wiadomo. Jest to też koniec dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Ja się z Wami żegnam. Cześć.